36 miejsc oferujących bezpieczne schronienia, w których uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć swój tymczasowy dom, zabezpieczyło miasto Kolno. W miarę rozwoju sytuacji wsparcie to będzie rozszerzane. Podpisaliśmy umowę z przedsiębiorcą, który prowadzi usługi hotelarskie. W tej cenie, które oferuje wojewoda, zagwarantowane są pokoje mieszkalne i 3 posiłki dziennie. Aktualnie mamy 21 osób, jedzie jeszcze 10 osób, niebawem przybędą. Głównie są to matki z dziećmi. W tej chwili jesteśmy na etapie organizacji im takiego życia w naszym kraju. Oni są przestraszeni, są smutni. Ale mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania. Ja już rozmawiałem z dyrektorami szkół. Będziemy im zapewniali w ciągu tych 2 miesięcy, które gwarantuje wojewoda pobytu w taki sposób, lekcje języka polskiego, tak żeby mogli przynajmniej komunikatywnie porozumiewać się. Będziemy nadawali im PESEL-e, bo taka jest procedura. Jak tylko otrzymają te PESEL-e, będziemy starali się zgłosić ich do biura pracy i uaktywnić ich zawodowo, bo przecież nie da się po prostu cały czas funkcjonować bez pracy. Są to młodzi ludzie. Dzieci, z tego co nam mówili, będą chcieli skierować do szkół, do przedszkoli. To też będziemy im zapewniali. Natomiast oczywiście pewnie będzie grupa taka, która wyjedzie gdzieś za granicę, bo wiem, że jedna pani już pytała, jak można starać się o wizę do Anglii w Polsce, bo ma tam rodzinę i chciałaby do tej rodziny w jak najkrótszym oczywiście czasie wyjechać, ale no z wizami do Anglii, jak słyszymy, nie jest tak łatwo. Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby ci ludzie poczuli się jak u siebie w domu, bo prawda jest taka, że no, na Ukrainie jest naprawdę bardzo ciężko. Oni są właśnie z okolic konfliktu, bo część jest z nich z Dniepropetrowska, a część jeszcze bliżej konfliktu. Przeżyli na pewno traumę ogromną, bo musieli opuścić kraj, zostawić tam swoich braci, dzieci czy mężów, ojców, którzy walczą, tak? Także na pewno sytuacja jest skomplikowana. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby oni normalnie mogli się zaaklimatyzować w naszym mieście. Chętni mieszkańcy Kolna mogą również zadeklarować gotowość przyjęcia ukraińskich uchodźców pod swój dach, dzwoniąc do Urzędu Miasta pod numer telefonu 86 278 94 43 oraz do MOPS telefon 86 278 28 49. Burmistrz Kolna Andrzej Duda apeluje także o to, by osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, również informowały o tym urząd. Ja mam taki apel właśnie, żeby wszyscy ci, którzy na własną rękę przyjęli pod dach Ukraińcom, chwała im za to, ale żeby zadbali o to, że jeżeli ci Ukraińcy mają zamiar na dłuższy czas zostać w Polsce, żeby zgłaszali się do nas, żebyśmy nadawali im PESEL-e, żeby nie było takiej sytuacji, że ci, którzy zgłosili się do nas, będą mieli już wszystkie prawa, które im się należą jako uchodźcom, a tamci będą jeszcze daleko w tyle, bo wtedy na przykład dzieci tych osób, które my żeśmy zakwaterowali, zaczną chodzić do szkoły, a tamtych jeszcze nie będzie można przyjąć. Także jak tylko ktoś przyjmie osoby Ukraińców do siebie, do domu, prosimy o to, żeby rejestrowali ich. Jeżeli ktoś nie ma paszportu, to też jesteśmy w stanie pomóc takiej osobie, bo zgłaszamy to do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki weryfikuje dane. Nie wiem, czy w ambasadzie, czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale taka procedura również jest. Działania Rosji wywołały falę pomocy na całym świecie i liczne sankcje wobec agresora. Pomoc taka organizowana była też przez cały tydzień również w Kolnie. W mieście od niedzieli 27 lutego do piątku 4 marca w wielu miejscach trwały zbiórki pieniężne i rzeczowe dla poszkodowanych. Taki punkt powstał także w Urzędzie Miasta. Mieliśmy naprawdę dosyć sporo darów, posortowaliśmy je, przekazaliśmy je do magazynu powiatowego, skąd pojadą do magazynu wojewódzkiego i tam bezpośrednio na Ukrainę. No, społeczeństwo naprawdę stanęło na wysokości zadania, bo jest bardzo dużo leków, bardzo dużo środków chemicznych, środków czystości, dużo żywności. Na apel, żeby nie dostarczać już ubrań, tak się stało.
99% tych środków to właśnie te środki, o których mówiłem, środki opatrunkowe, leki, leki dla starszych osób, dla dzieci, żywność i środki takie no, czystości pierwszej potrzeby, takie, które są na pewno tam niezbędne. To właśnie z tego magazynu pomoc trafia do potrzebujących. W sumie z magazynu utworzonego przez powiat kolneński wyjechały już 3 samochody ciężarowe wypełnione darami. To 17 palet wypełnionych artykułami pierwszej potrzeby. Wszystkie samorządy z naszego powiatu włączyły się i również organizacje pozarządowe w zbiórkę darów dla Ukrainy, także my tutaj to składujemy. Wszystko jest, jak widać, w najlepszym porządku ułożone, podpisane, także to i przetransportowane będzie dalej do centrali, do województwa. Cały czas mieszkańcy naszego powiatu ciągle się udzielają, ciągle są telefony odnośnie tych zbiórek, także to dość prężnie działa i tak zresztą chyba w całej Polsce tutaj żyją u nas. Jeśli chodzi o powiat kolneński, tu przygotowanych jest ponad 100 miejsc dla wojennych uciekinierów. W obecnej chwili mamy 120 miejsc, 21 jest zajętych. Baza ta także systematycznie jest powiększana.